Miss Polski 2008. Zobaczcie tę olśniewającą urodę. Jest mistrz. Wielkie brawa. Jest Klaudia, jest pan Tadeusz Drozda. Mamy kluczyki? Kluczyk jest. Mamy kluczyki. Jesteśmy w komplecie. Jest nawet jest pan kierowca Tadeusz. Jest. Czyli co, jesteśmy gotowi? Gotowi. Otóż, w takim razie ogłosimy państwu, która z pań otrzyma tytuł Miss Polski 2009. No, no. Jak myślicie, która z nich? Tak, tak. My to wiemy. Tak, w takim razie jesteście gotowi? Dokładnie. Możemy tak ogłaszać? Otóż ogłosimy wszyscy razem, że Miss Polski 2009 zostaje dziewczyna z numerem 5! Anna Jędrus! Ogromne brawa, tytuł Miss Polski 2009. Proszę państwa, Anna Jamrus, Miss Polski 2009, to jest numer 5. Zobaczcie, przepiękna dziewczyna będzie nas reprezentowała, nasz kraj na wielu międzynarodowych konkursach, to się należą wielkie brawa. Między innymi jeszcze w tym roku Miss World. To właśnie ona będzie jedną z kandydatek do tytułu. Dokładnie, Miss World w tym roku odbędzie się w październiku w Johannesburgu w RPA. Będziemy trzymali oczywiście kciuki za Anię. Aniu, proszę bardzo. Czas na kluczyki, korona już na głowie, panie Tadeuszu. Proszę bardzo, wręczam kluczyki, naprawdę poważny samochód. Wszystkiego. A czy jest, też tak mogę? Aż motyl przyleciał. Mam nadzieję, że żona ogląda. Aniu, gratulujemy cię, pokaż się wszystkim, proszę bardzo, pokaż się wszystkim. To jest runda honorowa. Ania Jamrus, numer 5, Miss Polski 2009. Wow! I oczywiście, jak zwykle, konfetti. Ja myślę, że do Ani jeszcze nie dociera to, co właśnie się wydarzyło w jej życiu. Tytuł najpiękniejszej Miss Polkiski 2009. Proszę bardzo, fotoreporterzy robią zdjęcia, to jest ta szczęśliwa chwila. Ania Jamrus, numer 5. Proszę bardzo, uśmiechnij się do wszystkich. Chwila szczęścia i początek panowania. Panowie, teraz to ma też. Tadeusz dostał buziaka. To właśnie. My też. Właśnie. Aniu, ci gratulacje. Dziewczyny, jesteś wielka. Tutaj możemy, myślę, już finał dokonał. Zapraszamy dziewczyny, pogratulujmy. Aniu, proszę bardzo, gratulacje. Miss Polski 2009. Wszystkiego Ania, dobrego. Piątka. Dziewczyny też możecie gratulować. To był przepiękny wieczór. Ja myślę, że wszystkim dziewczętom, nie tylko Ani, należą się wielkie brawa. 24 najpiękniejsze perłki roku 2009. Przez najbliższych 12 miesięcy to właśnie Ania będzie naszą miłościwie nam panującą królową piękności. Będzie nas reprezentowała między innymi na wyborach Miss World, ale ma także wiele innych zadań jako nowa Miss Polski. Oczywiście będziemy jej kibicowali we wszystkich konkursach. Zobaczcie, nasza piątka, Ania Jamrus, przesyła wam buziaki, pozdrawia, a wy nagrodźcie ją wielkimi brawami. To jest ta właśnie chwila, na którą czeka się bardzo długo. Przepiękna dziewczyna będzie nas godnie reprezentować. Ania Jamrus. Słuchajcie, proszę bardzo. Chodźmy jeszcze raz do Ani. Chodźcie wszystkie dziewczyny do przodu. Chodźcie wszystkie. W takim razie dla nas już czas. Późna pora. Tak jest. Tytuł przyznany. Ania Jamrus, proszę państwa, życzymy państwu oczywiście kolorowych, pięknych snów po tym pięknym widowisku. Wszystkiego dobrego, dobrej nocy i do zobaczenia za rok. Dobranoc. Kłaniamy się.